Witajcie, z tej strony Szybki Matik i w tym odcinku tyle łapek w górę, ile dobijecie w ciągu czerwca pod tym filmem, to tyle minut będzie miała przeróbka świnki Pepy w lipcu. Naprawdę tu umieją być duże liczby, więc nie wiem, na co się pisze. Zaczynamy. Dobrze, Szybki Matik, dosyć tego dobrego. Kończę z przedstawianiem się w każdym odcinku serialu. Wagary ciąg dalszy. Hehe, idę na spacer i nie spodziewam tych powodów. Zawsze idę do basenu, gdzie idzie pan koza. Tato świnko, ty gruby ciamajdo, zawsze trafisz do basenu. Ale jak ja nie trafię do basenu, jak ten basen tu stoi? Stary, stary, czemu jesteś w basenie? Nie mów do mnie stary, ale jesteś stary, a ty stara, żono. Ej, przestańcie się kłócić, to co chcecie, jakby coś pytał. A tak w ogóle to czemu tu jesteś dzień? A nieważne, cicho bądźcie, po prostu czego chcecie, no po prostu stąd idźcie sobie, bo mam was dość. No to zjeżdżamy stąd, ty gruby walchlaku. Stara, czy ty przynajmniej na jednych wakacjach możesz kupić coś sensowniejszego niż te jakieś graty? A ty, stary, możesz kupić coś zdrowego, a nie pizzę? Ale stara, musimy jeść cokolwiek, żeby przeżyć, a te rupiecie do niczego nam się nie przydadzą. No pięknie. I znowu policja. Na szczęście mamy na niego metodę. Zapomnij, gliniarzu, nie zapłacę tego mandatu. A, i jesteśmy już na miejscu. Też uważam, że tego jedzenia już jej wystarczy, ale obiecaliśmy Pepie, że ją przekarmimy. Musimy dotrzymać słowa. Pójdę sobie tylko na drugi spacer w ciągu. No, znowu to samo. I znowu jest ta sama koza, naprawdę to już jest przesada. Jak dobrze, że już opuszczamy te przeklęte Włochy. Mandat za nieprawidłową jazdę, dwukrotne uciekanie policjantowi i zaśmieciane tymże śmieciem lotniska. Dobrze, dzieci, udało się zwiać temu policjantowi, ale biorąc pod uwagę, że ich już nas bardzo nie lubi, najlepiej, aby już się do niego nie zbliżać i nie wracać do tych Włoch. Dziękuję ci, babciu. W końcu ta ryba wygląda jak typowy mężczyzna w 2022.